Cześć, dzisiaj będę mówić o Merkurym w Skorpionie. Merkury przechodzi 10 października do znaku Skorpiona i będzie w nim do 31 października. A więc znowu jest to bardzo krótki okres, natomiast jest to czas nieco ważniejszy niż pobyt Merkurego w wodze, z tego względu, że Merkury w trakcie swojego tranzytu po pierwsze wchodzi w koniunkcję z Wenus, a więc wzmacnia znak Skorpiona i wzmacnia również oddziaływanie Wenus. Po drugie, na wejściu ma aspekt do Urana i ma aspekt do Prozerpiny, jest sam w koniunkcji z Księżycem w Wadze. A więc jest to taka sytuacja, kiedy sprawy osobiste, prywatne, bieżące są bardzo mocno związane ze sprawami, które będą miały długofalowy wpływ, a więc rzeczy, które będziemy robić między 10 a 30 października, będą miały na nas wpływ dłużej. I w wielu wypadkach, na przykład, będzie to 7 lat, a nie kilka miesięcy, więc to jest tego rodzaju oddziaływanie. No i teraz tak, sam Merkury, ponieważ jest w koniunkcji z Księżycem w momencie przejścia, wskazuje na to, że wiele rzeczy będzie się działo pod wpływem emocji, ale też będzie się działo pod wpływem innych ludzi, także ludzi, z którymi jesteśmy jakoś blisko związani, ludzi, którzy są partnerami życiowymi i wreszcie osób, które mają jakieś planety na końcówce wagi. Tutaj ten wpływ będzie bardzo wyraźny. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, sporo rzeczy będzie się działo nagle, sporo rzeczy będzie wyglądało jak grom z jasnego nieba, mimo że generalnie były spodziewane i oczekiwane przez wiele osób, więc tutaj też może się dużo rzeczy dziać. Następna sprawa to kwestia, kiedy dojdzie do koniunkcji Wenus z Merkurem. I to, co do tej pory powiedziałam, tak samo jak powiem o koniunkcji, to obowiązuje na całym świecie, gdziekolwiek jesteście, tego rodzaju wpływy da się dostrzec. Sama koniunkcja i uściślenie nastąpi 15 października, natomiast zacznie się 12 października i zakończy się szybciutko 4 dni po uściśleniu 19 października. Dlaczego tak szybko? Zwykle takie koniunkcje trwają troszeczkę dłużej, natomiast w tym wypadku, z tego względu, że Wenus retrograduje, czyli z ziemskiego punktu widzenia cofa się na ekliptyce, to ta koniunkcja potrwa krócej. Czyli normalnie, teraz użyję pomocy, normalnie jest tak, że Wenus będzie tutaj jako jabłko, a jako Merkury będzie kuleczka do ćwiczenia dłoni, zdaje się tak. W każdym razie normalnie jest tak, że gdyby Wenus nie retrogradowała, to ta koniunkcja trwałaby przez jakiś czas. Natomiast ponieważ Wenus retrograduje, to w tym momencie te obiekty niebieskie się mijają z ziemskiego punktu widzenia i potrwa ona dużo krócej, a więc jest to takie działanie punktowe. Oczywiście w związku z tym warto przyglądać się temu, co się będzie działo właśnie między 12 a 19 października, szczególnie jeśli chodzi oczywiście o najważniejsze momenty, no to są okolice 15 października. I spotkanie Wenus i Merkurego nastąpi w 9 stopniu Skorpiona, czyli to jest końcówka pierwszego dekanatu, czyli będzie najsilniej odczuwana przez osoby, które mają jakieś obiekty na końcówce pierwszego dekanatu i na początku drugiego dekanatu. Tak to wygląda. No i teraz powiem już, jak to będzie, jeśli chodzi o Polskę. Więc jeśli spojrzymy na to, gdzie będzie się znajdował Merkury w momencie ingresu do Skorpiona, to jest trzeci dom. I planety, o których mówiłam tutaj, znajdują się albo w trzecim domu, albo w dziewiątym, tak? Czyli sporo z tych rzeczy będzie dotyczyło w jakiś sposób edukacji, będzie dotyczyło spraw związanych również z życiem codziennym, będzie dotyczyło spraw związanych z rodzeństwem, wreszcie będzie wymagało krótszych i dłuższych podróży. Tutaj mogą w grę wchodzić nie tylko kwestie edukacyjne, ale sprawy związane w jakiś sposób z prawem, albo z jakimiś formalnymi rozstrzygnięciami również, tak? Więc tutaj możemy się spodziewać przesunięć. Oczywiście osoby, które mają dzieci, no to część z tych rzeczy może dotyczyć właśnie ich dzieci, ale myślę, że taki element związany z rodzeństwem też się pojawił u osób, które
mają rodzeństwo, szczególnie młodsze. Druga sprawa jest taka, że tutaj mamy dużo obiektów, które są związane z kobietami, a więc sporo rzeczy będzie się zmieniało w życiu kobiet. I mamy też tutaj mamy taki układ, że w momencie ingresu Merkurego do Skorpiona, Słońce jest w koniunkcji z Ceres w Wadze i znajduje się na samej końcówce drugiego domu, a więc wpływa już na trzeci dom. Więc w przypadku wielu kobiet będzie tak, że po pierwsze będą miały dużo spotkań także o charakterze zawodowym z innymi kobietami, ale też będą tutaj jakieś sprawy, które będą na granicy, albo będą łączyć sprawy towarzyskie, sprawy zawodowe, no, sprawy takie właśnie luźnych znajomości, jednocześnie sprawy związane w jakiś sposób z pieniędzmi, z zarabianiem itd. Tak? Czyli myślę, że też dla osób, które poszukują pracy, to jest korzystny okres, żeby coś w tym czasie zrobić, szczególnie jeśli są to osoby płci żeńskiej albo osoby, które mają jakieś obiekty w Wadze lub w Skorpionie, szczególnie w ostatnim dekanacie Wagi i przynajmniej w tym pierwszym okresie, w pierwszym dekanacie Skorpiona i drugim dekanacie również, ale jeśli chodzi o Skorpiona, to cały ten okres też będzie sprzyjał tego rodzaju zmianom. Oczywiście cały czas przewijają się tu sprawy zdrowotne, więc część tych spotkań nie będzie miała charakteru zawodowego, tylko właśnie jakiś medyczny, jakiegoś rodzaju badań czy wizyt. Tutaj na Polskę mamy ascendent tego horoskopu w pannie, więc te kwestie związane właśnie z zdrowiem, z radzeniem się też osób, które się zna, z konsultacjami dotyczącymi właśnie zdrowie, ale też jakieś formy coachingu będą tutaj jak najbardziej wchodzić w grę. No i taki to jest horoskop. No i to wszystko. No i do zobaczenia następnym razem.